Cześć, witam was Bulaj w drugim odcinku z Resident Evil 4. Ja sobie tutaj wszedłem do tej budki obok, zrobiłem sobie save'a tylko. Przejrzałem również opcje. Mamy jajo. Przejrzałem opcje, są trzy typy sterowania. Sprawdziłem sobie dokładnie, ale one są takie, powiem wam, jeszcze gorsze od tego, więc postanowiłem nie zmieniać. Tutaj mamy skarb, możecie go zestrzelić, ale nie róbcie tego. Najpierw trzeba zestrzelić dechę. Dopiero potem medalik, bo inaczej medalik wam do tej ślumpy tam wam wleci i wtedy będzie brudny i będzie dosłownie 10 razy więcej wart, jeśli mniej wart. Jak kojarzę. O, można przytrzymać R2, jak się go sieka. Widzicie, jedną kulą go w zasadzie obaliłem, gościa. Jeszcze z tego 600 pitasów miał. Krówki se siedzą, jedzą tutaj trawę. A, i to jest ten psiurek chyba, ten sam. Trafił mnie tym sierpem. Ty chamie, to ja cię nożem za to. Już myślałem, że kurę dziabnę, ale kury na razie nie zabijamy, bo one... Czy w ogóle nie będziemy kur zabijać, bo bez sensu, bo one... Co ja już nie mam... A nie, jeju, nie tak. Bo kury mogą jojki znosić, nie? I to jest bez sensu. Szybki jeszcze czek. Dobrze jest. O właśnie, skoro zostałem dziabnięty, to się wyleczę tym. I zobaczcie, mały fragment zdrowia mi się... Wydłużył mi się pasek zdrowia teraz dzięki temu. No i tak w zasadzie... Będziemy przez całą grę zwiększać sobie zapas zdrowia. O właśnie, to są te medaliki. Jak te medale wszystkie zestrzelimy, dostaniemy pistolet za darmo. I to jest taki pistolet, który wiem, że raczej ludzie w Residenta nim nie grają. Ale ja nim będę grał. Co ten psiurek? On się zawsze tak biczował, jego się nie da zabić, bo próbowałem kiedyś. Zbrodniale z Bulaj. I tam taki pistolet się za te medaliki dostanie. Tu jest nawet kartka z opisem. No i co, ty psiurku? No i co, i co? Czego szczeko? O, widzicie? Japończyki pomyślały, żeby go nawet nie dziabnąć nożem. Dobra. To trzeba bliżej podejść teraz. A, nie trafiłem. Ale trzęsie tym. Gdzieś do góry mu to podskakuje. No... No nie... Wkurwiłem jakiegoś wieśnioka. O, idzie. Już straciłem naboi. Na medalik do ciebie już tutaj dojadę. Obieraczką. Do zimioków. Dobra, zwrócił chociaż naboje. Tu jest opis, memo, takie, że 7 jest na tej farmie, 8 na cmentarzu później będzie. Dlatego, kto rozwali 10 lub więcej, będzie nagroda. I jak rozwalimy 10, dostaniemy pistolet, a jak rozwalimy wszystkie 15, to dostaniemy ten pistolet z ulepszeniem, jeśli się nie mylę. Okej. Okay. Nie zostawiły jakieś jojki. Czasami złote nawet wiem, że mogą znieść i wtedy one full healtha leczą. No ale, dobra, idziemy dalej. O, kurka sobie... Tu se kury biegają, jedzą. Krowy muczą. No my se tu zbieramy. Dalej. Tutaj powiem wam, dużo będzie tych łupów, bo na początku... Po prostu jesteśmy bez niczego i... Też... W następnym jakby rozdziale, bo cały czas pierwszy rozdział jedziemy. Pierwszy. I na od początku drugiego będzie dużo broni nowych do zakupu już. Ulepszeń i tak dalej. Ja o tym opowiem. O tobie nie pamiętałem. Dziadu. Zostawisz coś? Ale mi się motają te przyciski. 1000 pitosów. Tam wiem, że trzeba iść, ale jeszcze tu mamy wiele rzeczy do zebrania. Tu nic nie było, nie było. Tam jest skarb pierwszy, który będziemy maksować, tak jakby, bo tu są skarby połączone na części, że
Jeden skarb się składa z czterech właśnie na przykład elementów i te elementy są rozsiane po całej grze. Czy po całej, po jednym rozdziale, po dwóch rozdziałach nawet. Nie o to mi chodziło. Chciałem go nożem, ale w sumie dobrze, że strzeliłem. Dobra. Cały czas mi się te przyciski mylą, jak widzicie. Handgun ammo. I tu chyba jeszcze był, o. Dyndający ten. To jeszcze trzy nam na farmie zostały. Jeden pamiętam na tym. O, się tutaj majta na tym wiatraku. Tam widzę jeszcze w tle następny. Ale gdzie był siódmy, to ja nie pamiętam. If only the villagers were a bit nicer. Jeśli tylko mieszkańcy byli bardziej przyjaźni, to... Weź to. Tu jeszcze to zestrzelimy. No uceluj w to. Ale on trzęsie tymi łapami. Ja nie pamiętam, żeby on już tak trząsł. Może to dodali w tej wersji, żeby trudniej było ten roztrząs. Szpinel znowu. Tutaj nic. I jeszcze idziemy po kufel. To chyba kufel był piwa. Tam jest zamknięte, tam później będziemy szli. Dużo później. I tutaj się chyba zeskakiwało w tym miejscu. I tutaj mamy ten skarb, o którym mówiłem przed chwilą. O właśnie, Birstein. I tu możemy tę szafę odsunąć. A z drugiej strony można byłoby tę szafę też z tej strony i ją chyba nożem się da iloma uderzeniami zniszczyć. Zaraz to sprawdzę, czy to działa. Mi się tak kojarzy, że... O, właśnie. Po iluś tam uderzeniach też od noża się rozwala. I brakuje chyba jeszcze jednego medalu, jeśli się dobrze orientuję. Ale nie pamiętam za bardzo, gdzie on był. A chyba na mapce będzie napisane, narysowane. O właśnie, gdzieś tam z tyłu. Czyli to chyba będzie ta chałupa. Bo tutaj ta kurlipa jest, tu te krowy się paso. Niby można je pozabijać, ale nic z tego się nie ma. A szkoda. Bo później na przykład będzie można ryby zabijać i te ryby tam też będzie można jeść, podnosić i w ogóle. To jest właśnie fajnie zrobione. Ale kurczoka na przykład jak zabijemy, to już łódka z kurczaka nie weźmie, nie? Rybę na surowo opierdoli, ale kurę nie. No to jest no gra, tak? No to pozwólmy grom być grami, tak? I może za dużo też nie będę wymagać od nich. Idziemy w kolejną lokację. Już tutaj powoli będziemy zmierzać do końca pierwszego rozdziału. Przeczytajmy. Widziałem wcześniej ten znak. Nie wiem, gdzie go widzieć, Leosiu. A, i tu mamy quick time eventa. Sprintuj. I teraz będzie trzeba zrobić kombinację. Jedną z dwóch losowych. Zobaczymy, którą nam wylosuje. O, X z kwadratem. Bo może być też R1 plus R1. Tu już widzicie, tutaj takie brzdą się na suficie. Są też szpinele, wszystkie to zbieramy oczywiście, bo to... Później to taką kasiorę z tego będziemy mieli. Czuję, że trafiłem obok, ale się zaliczyło. I to jest fajna miejscówka, którą lubię. Ona jest tak creepy tutaj, co tu się odwala. Tu wszędzie są pułapki, dynamitami tu rzucają. O, zobaczcie. Tam obrzympał jeden uciekł, oni tu będą rzucać. Tu jak mi się uda dobrze wcelować, to mu w ten dynamit zestrzelę. O, zabiję ich obu. I tutaj musicie uważać, bo to są pułapki. Pułapki możecie... O, gdzieś rzucają jeszcze we mnie, bo tu ich jest kilku. Oni się nawet mogą sami tymi dynamitami zabić. Jeju, blisko mnie gdzieś rzuca. Uciekajmy stąd. Tylko ostrożnie. Ja chcę iść tam do środka, bo tu mogą być przedmioty, wiecie? Po tych obrzympołach. Ale nic nie zostawili, tylko tutaj w beczce nabojki były. Tu chyba będzie... O, harcholił. Nie to... Tu w ogóle jakbyśmy go zostawili na dłużej z tym dynamitem, on by wybuchł. O, nie. O, sam się zabił. Mnie nie zdradziło, a jego zdradziło. Ciekawe, nie? Jaka głupota. O, zimiok. To będzie ten zimiok, którego sobie zostawimy. O, pułapki swoje zdetonowali.
On jak będzie miał pecha, to się sam zabije, ale ja mu chyba pomogę. Dobra, i on chyba już wybuchnie sobie. Albo i nie. O, rzuciło mi się coś w oczy ważnego, tylko najpierw... Ale mu się ten ląd długo pali tam. Ile ty tego dynamitu masz? Trafię? Nie trafiłem. W dynamit mu chciałem. No i już, ile? Wystarczy. Ole, wytrzymały był, skurczybyk. I teraz wybuchnie jeszcze chyba, o. Ja to trochę chaotycznie gram, możecie pomyśleć sobie, ale tu właśnie dużo rzeczy jest, to pamiętam. O, tu jak to rozwalimy, to ten pajajok się nawet rozwali. Taki fajny detal, patrzcie jak się rozciaplał. Ślimpa żółta z niego poszła. Kolejny szpinel. I tych spineli to będzie od groma w tej grze. Tutaj nie wiem, czy tu nie było pułapek, ale tu jeszcze, o! Tutaj mamy gniazdo. W gnieździe mamy chyba spinelek znowu. O, red... To jest ten! Pamiętam. Bierzemy teraz keys and treasures. Pokażę wam mechanikę. Tu mamy te wszystkie pierdoły, co będziemy sprzedawać. I tu kombinujemy te oczy z Birsteinem i on znacząco będzie z każdym klejnotem miał więcej wartości i to oczywiście sprzedamy na samym końcu, jak już wszystkie tam te diamenciki powtykamy, te kamyczki szlachetne, bo teraz to się nie opłaca, bez sensu. A, tu mamy kłódkę, bo tutaj mamy, zaraz zobaczycie, kto tam wali tak w tę szafę. Tu jeszcze bardziej pułapki były nawalone, tu trzeba ostrożnie, tak mi się kojarzy. Nie będę zapisywał, bo bez sensu. Weźmiemy nabojki, tu chyba te szafy się otwierało. Pieniądze. Głupio te pułapki są zrobione, tak, znaczy w sensie takim, że jeśli ci Ganados te pułapki rozstawili, to oni powinni je tutaj na dole dać. O, nie? Potykowe. I wtedy by przy futrynie na dole tak nie byłoby widać. To miałoby więcej sensu, ale to jest gra oczywiście. Ja to oczywiście, ja się nie czepiam o to, tylko tak z punktu logicznego przedstawiam. Dobra, i tutaj chyba już nic więcej nie było, chyba lokacja mamy clear. Idziemy do szafy. Nie jesteś jak oni? Nie. A ty? Mam jedno ważne pytanie. Masz papierosa? Nie. Ciekawe, czemu właśnie Big Cheese, że wielki ser, a to jest Chief, Village Chief. I teraz zobaczycie pokaz jego umiejętności. I stracili chłopaki zasilanie. Wyłączyli po prostu jak. 86% celności miałem, ale to pewnie też mi spadło przez to, że medale próbowałem celować. I mi nie wychodziło. Szybki save. Mógłbym w sumie na jednym save'ie robić, nie wiem po co robię na osobnych. No już następny będę robił. I teraz jeszcze będzie kawałek cutscenki, sobie posłuchamy. Let us give you our power. Aż boję się użyć tego słowa dzisiaj na YouTubie, co się dzieje, co właśnie tu się wydarzyło. No i to jest ten mutagen cały. O niego się ta gra też rozchodzi. Hey, wake up. Jak na 17 lat, to te postacie są ładne. Powiesz mi, co tu się dzieje? Jesteś Amerykanem. Czekaj, spokojnie.
Szukam tej dziewczyny. Widziałeś ją? Jesteś gliną czy coś? Maybe. Okay, let me guess. She's the president's daughter? Niech zgadnę, to córka prezydenta? Wyjaśnisz mi, o co tu chodzi? Nah, just kidding with you, amigo. I overheard one of the villagers talking something about the president's daughter in the church. And who might you be? Me llamo Luis Serra. I used to be a cop in Madrid. But now I'm just a good-for-nothing guy who happens to be quite the ladies' man. Why'd you quit? Phew, policia. You put your life on the line. Nobody really appreciates you enough for it. Being a hero isn't what it's cracked up to be anymore. Used to be a cop myself. Only for a day, though. I thought I was bad. Somehow I managed to get myself involved with the incident in Raccoon City on my first day in the force. That is the incident with the viral outbreak, right? I think I might have seen a sample of the virus in a lab at the department. Teraz byśmy mieli quick time eventa, zaraz wam coś wyjaśnię. O, L2 też jest. O, to tego nie było, to jest nowość. To jest trzecia opcja. Quick time eventowa. I on nie wiadomo czemu ucieka i to też będzie głupota, zaraz wam wyjaśnię. I tak sobie pomyślałem teraz w trakcie tego filmiku, że bez sensu ja to tłumaczę. Ja będę wam pokrótce opowiadał po tych cutscenkach, co się wydarzyło. Tak chyba będzie lepiej. Nie mogłem się odezwać, bo byłem związany. Wszystko dobrze? Tak, wszystko dobrze. Znalazłem faceta, który też był uwięziony. Spytałem go, czy coś wie o Ashley, że jest, i się dowiedział, że jest w kościele. Co się z nim stało? Uciekł. Masz jakieś rozwiązanie, żeby dostać się do tego kościoła? Nie, ale jest jakieś sekretne przejście w wiosce. Idę z powrotem do wioski. O, i na tej zasadzie tak samo, ja bym, tak jak się poznali tam chłopaki, rozmawiali ze sobą tu związani, opowiadał o swojej przeszłości z Raccoon City kawałek, o tym, co im wstrzyknięto, że to są te moce. O, i to jest jedna z najbardziej, to chyba każdy gameplayer mówi, że to jest najbardziej jedna z epickich postaci w grach, no bo nie da się ukryć, tak jest. To jest sprzedawca broni i ja oczywiście, no udajemy się do niego, bo on ma super rzeczy dla nas. Ale jeszcze nim tego, tu chyba była beczka. O, widzicie, ja nawet takie szczegóły pamiętam, że tu beczuszka se stoi i tego. I tam będzie zaraz zadyma niemała. Mam coś, co cię może zainteresować. Widziałeś obcy, że są białe, niebieskie, znaczy niebieskie medale rozwieszone w wiosce? Wróć jak dozwalisz 10 lub więcej, mam specjalną broń, którą będziesz mógł sobie wypróbować. Sprzedajemy na pewno szpinele. Perpendat jest nam niepotrzebny. Bilsteina nie sprzedajemy, dopiero go później sprzedamy. Tu możemy... O, walizeczka obowiązkowa, większy ekwipunek. Treasure mapa nie wiem, czy kupować, czy pamiętam wszystkie skarby. Ja chyba pamiętam wszystkie. Rifle kupimy, TMP kupimy. Rocket Launcher to jest jednostrzałowa rakietnica i ona, z tego co pamiętam, bossów na strzała znosi wszystkich. To jest takie ułatwienie, ale ja tego nie będę kupować. Weźmiemy sobie karabin z podstawa. Czy jeszcze jakoś... O, można obrócić. Jeszcze sobie to... O, tu mam bajzel trochę, to jest idealna pora, żeby tutaj zrobić porządek. I sobie jeszcze te granaty tu poprzestawią. I ziółka. Melisę.
Melisę właśnie piłem przed chwilą. Podczas cutscenki. O! Sobie damy tak. Tempe jest obowiązkową bronią bez gadania. Jedyny pistolet masz. Jedyna automat. Nie, jedna z dwóch automatycznych broni w grze. Ale druga będzie dopiero po przejściu gry dostępna. I teraz jeszcze możemy coś ulepszyć. Handguna nie będę ulepszał, bo sobie postanowiłem, że tę broń będę grał z tą bronią od kupca, bo nią nigdy nie grałem. Handgun jest... Wszystkie pistolety są tak naprawdę dobre, tylko każdy trochę inaczej działa. A, do TMP nie ma jeszcze upgrade'ów, ale sobie rifelka zrobimy, bo rifelek jest bardzo dobry. Shotguna też nie będę ulepszał, bo będę później zmieniał. To bez sensu. Na razie takim będę grał. Ulepszymy sobie... Tym riflem będę grał, co prawda drugi rifelek będzie też jeszcze w grze dostępny. I tu chyba... No, albo wiecie co? Może ja kupię tę mapę jednak. Sprzedam coś za... małą wartość. Dużo mam tych uleczaków, jednego sprzedam. Kupię tę mapę jednak, zdecydowałem się, bo... Bo dzięki temu po prostu teraz będę miał takie gwiazdki zaznaczone. Może coś jednak pominąłem. Tu są jakieś krzyżyki? Co to są za te krzyżyki? Aha, że zebrane skarby chyba po prostu. Ale tu coś gdzieś jest, tu mam zebrane. A nie, to jest z drugiej strony mapa jakby. No. I gwiazdkami macie, jak widzicie, zaznaczone wszystkie skarby w grze. W sumie dobrze, że to wziąłem, bo to teraz wam pokazałem, będziecie wiedzieć w razie co. Rajfelek nam się bardzo, bardzo tutaj przyda. Nie kupiłem lunety, może później dokupię, bo też patrzę na to, że mam dosyć mało miejsca. A celownik jest, no, standardowy krzyżyk, a tamta luneta, co jest dodatkowa, to ona ma chyba z czerwoną kropką, jeśli się nie mylę. Taki trochę, może lepszy, może nie lepszy. Chyba zooma może mieć większego też, ale na razie nam ta klasyczna wystarczy. Tu zrobimy rozpierduchę, bo tu trzeba zrobić rozpierduchę. On jest tam! I ogólnie nieważne jaki damage, to snajperki na hita na banie zabijają zawsze. Chyba, że będzie później... Później będzie takie coś zmienione w gameplayu jakby. Tak, znaczy dojdzie mechanika pewna, która tę zależność nam anuluje. Poczekajmy, bo to ta amunicja penetruje, jeśli się nie mylę. Jak dwóch za sobą stoi, to... Czy oni się tam zabili? Właśnie... Zabili go chyba tym... Dynamitem. Spieprzaj, dziadu. Wybuchniesz tamtego? He, wybuch. Oni to będą przez jakiś czas się schodzić, bo oni się tam spawnują, ale oni się w końcu przestaną spawnować. Chodź. Oj. Nie trafi... W bok trafiłem gdzieś i się zaliczyło. Widzieliście to? Dziwne. Dobra, uważajmy na te... Ale mnie wkurza to celowanie. O, pozbyli się sami siebie. Wkurza mnie trochę to celowanie, jak w biegu próbuję zrobić. Bo wtedy jakby przeskakuje bardzo. O, amunicja zaraz zacznie znikać chyba. Marnuję strzelbę w zasadzie, ale... No wiecie co, nie dość, że nie trafi... Muszę teraz się już muszę uleczyć, bo... Warzywie trochę przez to sterowanie, muszę przyznać. Jeszcze ETMPK wam pokaże, jak strzela. Oj, co to się stało? Czemu to wybuchło? Bo jojko zjem lepiej. Dobra. Warzywie trochę muszę przyznać, albo to jest to, że ta... Że właśnie gra teraz utrudnia się i dodaje więcej tych z dynamitami. Nie wiem, czy to tak działa. Dobrze, że nie spadł, bo loot mi nie spadnie. Ten P na razie nie jest za mocny, ale to będzie później najmocniejsza broń w grze i na bossów, i na wszystkich tych przeciwników specjalnych. Ja cię no... Ale świństwo mi gra zrobiła w tym momencie. Ale świństwo mi zrobiła.
Miałem kika, dałem kwadrat i... Dobra, bo dynamit leci, zabiję ich. Przysłużył się. Nie rzucę ich. O, dynamit dostał, albo mu wybuch, bo to... Nie wiem właśnie, jak to działa. I tam jeszcze jeden obrzympał został, na razie go zostawmy, bo jak lód będzie, to... mi przepadnie, a tak sobie jeszcze tutaj wyjdziemy. I tu chyba się zaczną to jeszcze spawnować dodatkowo za mną, przeciwnicy. Albo i nie. Nie pamiętam, jak to już było. O! Czyżbym ich słyszał? O właśnie. Szybko, szybko. Wypadł. Weźmiemy sobie jeszcze tego rajfelka. Się zbloczył o kolegę tamtego chyba. Ole, ale, ale klatkuje ta animacja. Nie wiem, czy widzieliście ten reload. FPS-y poleciały jak... Dobra, mało brakowało. Tutaj mamy... O, beczki jeszcze. Weźmiemy se to. Rajfelek. Chyba już nic nie idzie za nami. To jest jedna część kluczyka. Tam jest druga w tym kuferku. Ze słodkościami pani Krysi, czy jak? Pani Sylwii, o! Pani Sylwia była u pana Tadeusza Sznuka. Dobra, teraz możemy z ich rozwalić. Sobie tu zeskoczymy, pójdziemy po te przedmioty. Tu chyba jeszcze jakaś hałajstra przyleci za nami. Jeśli się nie mylę. TMP, o właśnie. Czyli gra teraz sugeruje, że czas byłoby na TMP zmienić, albo na shotguna. Chociaż ten shotgun Shelsy to niektóre, czy inne typy amunicji się zająkałem. One się będą standardowo też pojawiać, ale z dropów od wrogów to będą też takie wypadać bronie, które gra będzie forować, żebyśmy je używali. O, to było dziwne, bo strzeliłem, nie trafiłbym normalnie, a trafiłem. O, w ramię dostał, a głowa się rozpaćkała. Ale ta animacja klatkuje, widzicie to? Jakby nie dodali FPS-ów tej animacji. O, kto tu? Czego? Wypadł. Spadaj, Erneście Hemingwayu, kuźwa. O, nie trafiłem. W ogóle celuję w dół, a Leon trzyma snajperkę do góry. Dopiero teraz to zauważyłem, bo wcześniej tak snajperką nie grałem. Take. Coś tu jeszcze. Słyszę, jeszcze jest muzyczka groźna, czyli gdzieś. O, idą jeszcze obrzympoły. Ło, double headshot. Dwie głowy na jedną kulę. Jeszcze biegną gdzieś, słyszę. O, znowu w ramię trafiłem, a głowa się zaliczyła. Nie, ta animacja jest tak brzydka. Tego reloadu. Że aż to nie wie. Gdzie z tymi łapami? Co? Coś mi się strzał zbagował. Nie chciała mi snajperka wystrzelić. Nie wiem dlaczego. Dobra, koniec tej zabawy. Dobra. Coś zostawisz? Nic. Tam jeszcze... Bo to zaraz zacznie znikać. Trzeba to podnieść szybko. No, TMP mi foruje, żeby używać. Nie wiem, dlaczego to zrobiłem, nie pytajcie. O! Wystraszył mnie. Nie wiedziałem, że on tu stał. Na tego się tu... Czyli tak nie pamiętam wszystkiego jednak. Dobra. Wycofam się na chwilę. Mylą mi się przyciski. Tu chyba można było, o, te wooden doory rozwalać. Ale tylko drewniane się rozpadają. Taki detal. Pieniądze, naboje. Idziemy do tego, do Ernesta, do góry.
Gdzie on jest? Tam se rzucał w nas. Drugi część emblematu. To jest kluczyk. Tu nic nie ma już. O, idzie do nas. A, cię wymanewrowałem. Chamie. Dobra, reload. O, muzyka ucichła, to już wszyscy. Wysprzątam sobie tak resztę tych rzeczy, tu co pamiętam. Tak, znaczy, tak. O, tu beczka. Pieniądze. Będziemy karabin ulepszać. Później pistola. Bo pistolet też będzie fajny. Handgun ammo. I tu jeszcze chyba w tym domku żółta roślinka była, jeśli się nie mylę. Pieniądze. A może w tej drugiej? O właśnie, i się uleczymy plus zwiększymy HP-ki. Nie! Zjebałem. Chciałem to połączyć. Dobra, to do tej sobie włączymy. I będziemy mieli super uleczaka, który zwiększy HP. Tu nic nie ma już więcej? Chyba nie widzę. Chyba wszystko tu zebrałem. Wypadałoby jeszcze... Ole, do konia mam amunicji. Przeładować to wszystko. Karabin też chyba wymaga... Nie mam do karabinu. TMP wymaga reloadu. Jeszcze mi się będzie to mącić przez jakiś czas. To jest niewykluczone. I teraz zrobimy za pomocą kombajn. O, łączymy dwa kawałki w jeden. Idziemy dalej. O, już pół godziny minęło. Dobra, to kontynuujemy w następnym odcinku. Cześć.